Europejski Tydzień Kodowania Code Week, cyfrowy świat szkoły podstawowej numer 1 w Chełmie. Od 10 do 24 października trwała w naszej szkole akcja Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania. Ta wspaniała inicjatywa obejmująca zasięgiem nasz kontynent promuje programowanie i rozwija umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. W ramach Code Week pani Elżbieta Ćwikła zorganizowała projekt Cyfrowy Świat Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie, który opierał się na czterech filarach: programowaniu, wspieraniu różnorodności, czyli rozwijaniu umiejętności cyfrowych uczniów w nowoczesnych środowiskach informatycznych, grafice komputerowej, w tym także grafice trójwymiarowej oraz robotyce. W europejskim przedsięwzięciu informatycznym Code Week podczas lekcji, zajęć rozwijających kreatywność oraz pracy indywidualnej uczniów podjęto w naszej szkole wiele aktywności i wykonano wiele wspaniałych prac. Oto one.
świecie komiksów. No i jak na pierwszej lekcji informatyki? Fatalnie. Dlaczego? Bo zjadłem myszkę.
dzisiaj chciałabym Wam pokazać super pudełko z klockami Lego Boost. Buduj, koduj, baw się. W zestawie mam 5 rzeczy, które można zbudować. Można zbudować kota Frankiego, gitarę, robota Werniego, łazika i małą fabrykę. W zestawie jest oczywiście Bluetooth, silnik i użyć i wybieranie koloru. Za chwilę pokażę, jak w aplikacji mogę programować kota Frankiego. To jest kot Franki. Zaprogramowany jest przez aplikację. A teraz zaprogramuję Frankiego, żeby zaczął śpiewać 100 lat. Franki, zaśpiewaj 100 lat! A teraz pokażę Wam, jak w inny sposób można zaprogramować kota Frankiego. Dobrze, zaczynamy. Najpierw włączymy kota. Zaczynamy. Kiedy kliknięto, potem dodamy ruszanie ogonem, potem dodamy, żeby zamiałczył i żeby wypił mleko. Uwaga, zaczynamy. A teraz pokażę Wam, jak kot Franki zagra melodię na harmonijce. A teraz pokażę Wam, jak nakarmić kota Frankiego. Kot Franki miałczy dotąd, aż nie dostanie ryby albo mleka. Z kotem Frankim można się bawić bardzo długo. Do usłyszenia!